Cześć, jestem Piwolog i zapraszam Was do cyklicznej degustacji piwa tygodnia. Dzisiaj wybrałem dla Was ostatnie piwo Pinty z zeszłego roku. W zasadzie jedno z dwóch ostatnich, tak? Bo Pinta pod koniec roku wypuściła Imperatora Bałtyckiego ponownie oraz nowość Quattro, czyli Special Double IPA, o ekstrakcie wykręconym do prawie 25 stopni Balinga, więc dość potężne piwo. Cóż to jest? No Double IPA to jakby mocniej, więcej, bardziej gorzko, bardziej słodko, bardziej chmielona wersja IPY. Więcej alkoholu oczywiście i tu się to wszystko jakby przekłada, bo mamy 8% alkoholu. To dość mało, jak na taki baling, bo z tego można wykręcić 12 i więcej. Zatem piwo będzie zapewne słodkie. Jest 110 IBU. Mówi się, że granica percepcji to jest 120, ale utylizacja chmielu przy tak dużym kalibrze będzie gorsza, więc ta goryczka nie powinna być przytłaczająca. Cztery rodzaje chmielu amerykańskiego, drożdże klasyczne, US05. Co ciekawe, w składzie jest też ekstrakt słodowy i cukier. Po co ten cukier może? Cukier przy piwach mocnych tego kalibru stosuje się po to, żeby podbić ekstrakt, a jednocześnie poprawić odfermentowanie. Tutaj jak widać to odfermentowanie jest bardzo słabe, więc jakby ten zabieg się nie udał do końca pincie. No ale co, no zobaczmy. No, piwo ma jeszcze pół roku terminu ważności, ale jako że jest mocno chmielone, to nie chciałbym, żeby ten aromat chmielu uleciał. Degustuję je w miarę młode. Nalewamy i co widzimy? Widzimy ładny, złocisty kolor. Pływają tutaj jakieś drobinki. Nie wiem, czy to są drobinki chmielu, czy... No, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie drobinki chmielu się dostały do butelki. A może nie, bo w sumie powodowałyby gaśnik. Coś tu pływa w każdym razie. Jest ładne, klarowne. W zasadzie oprócz tych drobinek piana jest dość obfita. W kolorze takim żółtawym lekko. Drobna, ładna. Znaczy szkło, więc jest ok. Wąchamy. No jest ładnie. Bogactwo aromatyczne chmieli z USA. Cytrusy, dużo cytrusów. Takie słodkie pomarańcze. Ananas. Odrobina skórki cytrynowej, może takiej grejpfrutowej cytrynowej. Bardzo owocowy aromat. Przyjemny, intensywny, czyli to, czego można by się w podwójnej IPA spodziewać. Jest taka słodkość. Słodkość karmelu. Niezbyt mocna, ale stanowi takie przyjemne, słodkie tło dla tych cytrusowych aromatów od chmielu. No i to w zasadzie tyle. Nie jest to jakieś nie wiadomo jakie bogactwo, jak złożony aromat. Prosty i skuteczny, tak jak w IPA. Ulala! Czuć, że to jest potężne piwo. Jest na początku bardzo słodkie. Słodkie, słodowe, karmelowe, ciężkie. Ale finish to taka krótka, punktowa, dobra, goryczkowa kontra.
czyli tą potężną dość słodycz, fajnie kontruje też potężna goryczka. Co ciekawe, w smaku nie ma aż tak dużo chmielu jak w aromacie. Zwykle IPA, takie dobre IPA, ma ten chmiel na każdym jakby na każdym etapie degustacji, czyli od pierwszego wąchnięcia poprzez smak po goryczkę, a tutaj jest aromat chmielowy wyraźnie, później smak taki słodowo-karmelowy głównie i finish to już taka chmielowa, mocna dawka goryczki. Piwo jest takie gęste, delikatnie oleiste. Nie wiem, czy tu dodano jakieś żyta czy płatków owsianych. Nie, nie ma. Ale jest takie lekko właśnie, lekka gładkość w tym piwie. Jest oczywiście rozgrzewające, no bo to 8% alkoholu robi jakby robotę, ale alkohol jest znakomicie zamaskowany, więc nie przeszkadza na pewno. Ogólnie co? Bardzo dobre piwo, aromatyczne, dobrze jakby przemyślane, czyli słodycz dobrze skontrowana odpowiednią goryczką i to wszystko ze sobą dobrze gra. Wydaje mi się, że mogłoby być powiedzmy jeden poziom mniej słodkie, byłoby jeszcze lepsze. Ale jest ok, jest to dobre piwo. Polecam, jeżeli uda Wam się jeszcze gdzieś kupić, bo butelek nie było wiele. Cena też nie jest niska, chociaż nie pamiętam, ile za nie zapłaciłem. W każdym razie, jeżeli spotkacie gdzieś na półce sklepowej, to warto je kupić i warto je wypić na świeżo, póki ma jeszcze ten dobry chmielowy aromat. No i to tyle. To tyle w tym temacie. Polecam Pinte Quattro. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Wasze zdrowie.